Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpocznę fragmentem z listu świętego Pawła do Filipian. Rozdział pierwszy. A, to idzie na żywo. Rozdział pierwszy, wersety od trzeciego do 20. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Zawsze, w każdej modlitwie mojej, za wszystkich was z radością się modląc, za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w swoim sercu. Boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski, zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umocnienia Ewangelii. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści, bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Także więzy moje za sprawę Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością bez bojaźni głosić Słowo Boże. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli. Jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii, drudzy zaś głoszą Chrystusa skutliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany. Czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować będę. Wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu. Według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Kochani, dzisiejszy taki podcast nietypowy, wideokast, znaczy już były kiedyś wideokasty, kilka było takich nagranych. Dzisiaj, kochani, w tym przekazie chciałbym podzielić się pewnymi zmianami, które nastąpią od listopada. Pewnie wiele cięć tutaj będzie, bo zupełnie inaczej nagrywa się podcast, kiedy nie ma tej wizji. On jest wtedy obrabiany, tam dużo jest błędów wycinane. No, trochę inaczej to wygląda, kiedy właśnie jest też i nagrywany, kiedy ja jestem nagrywany, więc wybaczcie. Kochani, te słowa apostoła Pawła do zboru Filipii, ale myślę, że też i do nas, ja z nimi się bardzo utożsamiam. Zresztą utożsamiam się z każdymi słowami, które są zawarte w Piśmie Świętym. Znaczy, na tyle się utożsamiam, że no nie jestem w więzieniu. Co prawda mam tam kratę za oknem, ale nie jestem w więzieniu. Jestem w biurze w kościele, ale utożsamiam się z tą resztą, pozostałością tych słów, bo wierzę, że Bóg chce, aby Jego Ewangelia, Ewangelia Jezusa Chrystusa o Królestwie Bożym była głoszona, przekazywana właśnie wszelkimi sposobami. Czasami jest obłudnie, czasami szczerze, ale jest przekazywana. Znaczy, oczywiście chodzi tutaj o prawdziwą Ewangelię i taka ma być przekazywana. No, ale jak to może być prawdziwa Ewangelia obłudnie przekazywana? No, niektórzy właśnie dokładali, kiedy apostoł Paweł żył, i mówili prawdziwą Ewangelię, myśląc, że to będzie dorzuceniem do cierpień albo zarzutów, które skażą apostoła Pawła na jeszcze większe konsekwencje. Więc chcieli mu dorzucić cierpień, a tak naprawdę głosili prawdę Słowa Bożego. Dzisiaj troszeczkę to inaczej wygląda, ale też wiele osób, które komentuje, które hejtuje, które chcą
to zrobić obłudnie, aby komuś dopiec, aby pokazać jego błędy, błędy tej osoby, która głosi prawdziwą Ewangelię, nawet sobie nie zdają sprawy z tego, że poprzez te wszystkie komentarze, dislajki, kciuki w górę, w dół, udostępnienia, wycinki takie, nawet niektórzy robią, biorąc pod wycinki tych nagrań, robią swoje filmiki, nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że te wszystkie algorytmy, które są w mediach społecznościowych, powodują, że jeszcze bardziej jest eksponowany taki filmik. No a jeżeli w tym filmiku czy w takim podcaście jest prawdziwa Ewangelia, no to ona dociera jeszcze do szerszej liczby osób. I to jest wspaniałe, jak po prostu popatrzcie się, ile tysięcy lat temu, prawie 2000 lat temu apostoł Paweł o tym pisał i dzisiaj dalej jest to aktualne. Kochani, dlaczego taka w ogóle forma dzisiaj innego podcastu, innej formy? Dlatego, że właśnie od listopada troszeczkę zmieni się forma podcastów, albo inaczej tego przekazu, tego dzielenia się, tych rozważań, Słowa Bożego. W internecie to jest tego od groma i trochę ludzi, którzy głoszą Słowo Boże. Niektórzy rzeczywiście prawdę Słowa Bożego mówią, niektórzy mniejszą prawdę, czyli nieprawdę. Natomiast co tam będziemy patrzeć na innych? Od ponad 2 lat ukazują się podcasty wieczorem, o 21:00 zazwyczaj. I kochani, chciałbym, żeby taki właśnie przekaz był. Wiem, że wiele osób porusza właśnie to słowo, te rozważania. Wielu osobom pomogły. I chciałbym, żeby dalej to funkcjonowało. Ale nie chciałbym, aby te podcasty stały się taką formą religijności, czy też jakiejś nawet dewocji. Bo to łatwo wpaść w coś, że o 21:00 mamy podcast, czy tam rano musimy ten wieczorny podcast odsłuchać przy kawie, ale właściwie odsłuchujemy go, okej, odsłuchaliśmy i idziemy do dalszych zajęć. Nie po to są te podcasty. Podcasty były po to, aby nam pomóc lepiej zrozumieć, aby też chciałem się podzielić tym, co ja przeżywałem, kiedy poznawałem Boga, tak żeby ludzie, których Słowo Boże dotyka, którzy są dotykani przez Ducha Świętego, nie czuli się, że są sami w tym wszystkim zagubieni, że tylko ich coś takiego dziwnego dotyka, bo dotyka to i mnie, i wiem, że wielu różnych ludzi, więc miało być taką pomocą, aby troszeczkę oswoić tych, którzy właśnie są dotykani przez Ducha Świętego, aby też pomóc w tych początkowych drogach właśnie, aby pomóc w odpowiedzi na te pytania, których masę się po prostu pojawia. A potem dochodzimy do tego, że jeszcze więcej tych pytań się pojawia. Na szczęście na niektóre są odpowiedzi, więc mam nadzieję, że te podcasty dalej pomagają. Niektórzy tam piszą i wiem, że też pomogły. Były poruszane też tematy i tych tematów było dość dużo, bo ponad 500 odcinków podcastów już się ukazało. I wiem, że niektórym to pomogło, ale też mogli podzielić się z innymi. Sami nie wiedzieli, jak wyrazić właśnie kwestię Ewangelii, ale przesłali na przykład taki podcast i to komuś pomogło i od tego właśnie też zaczęła się tego kogoś droga z Jezusem Chrystusem. Mam takie informacje. No wiem, oczywiście są takie informacje, które osobom, którym się to w ogóle nie podoba, uważają, że to robię tylko i wyłącznie po to, aby siebie wypromować, aby mieć jak najwięcej subskrybentów, żeby zarabiać na tym. Nie, kochani, jak powiedziałem, utożsamiam się z tym fragmentem, bo mnie chodzi o to, aby w tym wszystkim Jezus Chrystus był uwielbiony. I wiem, że mogę to powtarzać, a wiele osób nie przekonam. Nie mam zamiaru przekonywać. Po prostu tak robię od kilku lat, od ponad dwóch lat właśnie w formach podcastu. Ale też wiem, że jedni lubią słuchać podcasty, jedni wolą właśnie taką formę, kiedy mogą zobaczyć człowieka, obejrzeć ten filmik. I dlatego może nie, że wychodząc do wszystkich, ale z drugiej strony, no przecież w różnych formach ma być zwiastowany Jezus Chrystus. I o to chodzi, aby ta wiadomość o Jezusie Chrystusie, o Jego Słowie docierała do jak największej liczby
osób, więc zastanawiałem się nad tym, oczywiście modliłem się i stwierdziłem, że będzie kilka zmian. To znaczy, chciałbym, aby ta forma o 21 codziennie wieczorem była utrzymana. Natomiast od listopada będzie to troszeczkę w różnej formie. Będą się ukazywały o 21 podcasty, tak jak do tej pory, czyli będziecie słyszeć mój głos. Będzie można oczywiście tam komentować pod spodem, pod tymi podcastami, będzie można zadawać pytania, ja będę starał się też odpowiadać, czy też nagrywać inne podcasty w odpowiedzi na te pytania, ale czasami zamiast takiego właśnie tylko i wyłącznie głosu pojawi się właśnie filmik taki jak dzisiaj też o pewnym jakimś tam zagadnieniu. Więc te filmiki to nie będą stricte i typowo łopatologicznie o Biblii. Tamtą formę zostawimy. Ile tych odcinków w tygodniu teraz będzie, nie chcę Wam mówić. Może dalej czasami będzie tak, że będzie ich 5, może czasami będą 4, może tylko 2. Może będzie taki tydzień, że same filmiki się tylko takie pokażą. Chciałbym w tym wszystkim też przekazywać takie informacje, które dzieją się na bieżąco, ponieważ różne tematy pojawiają się i ludzie się pytają, zastanawiają, co zrobić. Może czasami nawet jakieś kwestie polityczne. Znaczy, nie ma zamiaru się zajmować się polityką, ale żyjemy na tym świecie. Mamy do czynienia z polityką i czasami politycy pewne kontrowersyjne sprawy przecież poruszają. I chciałbym właśnie odnieść, co Biblia mówi w tym temacie. Chciałbym też poza takimi właśnie filmikami umieścić co jakiś czas właśnie modlitwę, po to, abyśmy może wsłuchali się w modlitwę. Może pomyślicie sobie, że trochę dziwny pomysł, ale naprawdę bardzo dużo osób pisze do mnie, dzwoni do mnie z różnymi pytaniami, problemami. Będę chciał oczywiście nie przedstawiać to, co Wy do mnie mówicie, ale pewne zagadnienia, tematy poruszać, ale też bardzo dużo jest spraw dotyczących modlitwy, gdzie ludzie nie wiedzą, do kogo się modlić i jak się modlić. Wiem, że mamy problem z modlitwą, ponieważ generalnie nauczyliśmy się kilku modlitw, tak zwanych paciorków, Ojcze Nasz, tam niektórzy Zdrowaś Mario i nie wiem, Aniele Stróżu Mój, coś takiego. I jeżeli nie mamy czegoś napisanego, przeczytanego, to nie wiem, jak się modlić. Więc po prostu ja się modlę, czasami zazwyczaj na jakichś spotkaniach, na nabożeństwach przecież modlimy się. I chciałbym po prostu też przedstawić kilka takich modlitw, abyśmy mogli się zaznajomić, jak możemy się modlić do Boga, w jakiej formie przyjść, aby to pomogło nam po prostu, czyli tym, którzy szukają społeczności z Bogiem, którzy są dopiero na początku, żeby oni mogli zobaczyć, jak inni się modlą. Ja wiem, dla niektórych to będzie dziwne, ale słuchajcie, są naprawdę osoby, których Duch Święty porusza, one są zagubione, wychowały się w czymś, nigdy nie słyszały takich modlitw, wstydzą się po prostu porozmawiać z innymi, zapytać nawet, a po prostu internet poniekąd daje taką, wiecie, intymność, ale no co, nikt inny nas nie zobaczy, tak? Spokojnie możemy sobie obejrzeć taki filmik i nikt nas nie wyśmieje, więc też postarajmy się zrozumieć innych. Może my sami czasami zapomnieliśmy, jak to było z nami na początku, bo są oczywiście tutaj słuchacze, którzy mają prawdopodobnie nawet więcej lat w wierze niż ja sam, ale też popatrzmy na tych, którzy są dopiero na początku tej drogi. Więc będą już też czasami się pojawiały takie modlitwy, czy to moje, czy też ludzi od nas ze zboru. Mam nadzieję, że też od czasu do czasu pojawią się właśnie świadectwa ludzi, którzy będą dzielili się tymi świadectwami na nabożeństwach, czy u nas w zborze, tak abyśmy właśnie też zobaczyli, że Bóg działa, po prostu dzisiaj działa w życiu zwykłych, normalnych ludzi, że my przeżywamy różnego rodzaju problemy. No, nawróciliśmy się, wierzymy Jezusowi Chrystusowi, no ale problemy przychodzą i one się dalej będą pojawiały, ale będziecie mogli zobaczyć, jak pomimo to,
że może wyobrażaliśmy sobie, że Chrystus, uwierzymy w Chrystusa i już nie będzie problemów, to one są, ale jak Chrystus pomaga nam pięknie rozwiązać te problemy i szybciej poddamy się w ogóle pod Jego Słowo, to pewnie zobaczycie, że szybciej są te problemy rozwiązane, bo no właśnie to na tym polega. Tak więc chciałem teraz właśnie przedstawić Wam, że będzie coś takiego jak nowa forma. Oczywiście będą też utrzymane te podcasty na weekend, gdzie teraz rozważamy Ewangelię według świętego Jana, werset po wersecie. Raczej one będą ukazywały się w soboty i w niedzielę. W tej formie jak była, może tam się coś zmienia, może będzie jakiś wideokast właśnie zamiast tylko i wyłącznie podcastu, to jeszcze zobaczę. Jak skończymy rozważać właśnie Ewangelię Jana, zaczniemy inną księgę, też werset po wersecie, także myślę, że też ta forma będzie utrzymana. Oczywiście tylko przypomnę, że to nie jest komentarz do tej właśnie teraz Ewangelii Jana, nie jest to tylko i wyłącznie moje zrozumienie, ale na bieżąco po prostu jak czytam, dzielę się tym, co Bóg przez te wersety do mnie mówi, w takiej po prostu formie. Kochani, chciałbym Was też jeszcze zaprosić, będzie osobny podcast na ten temat, ale chciałbym Was zaprosić na modlitwy. Modlitwy przede wszystkim do nas, do kościoła, do Jarosławia na ulicy Rejmonta 5A. Od listopada, już popatrzę na kalendarz, od 4, dokładnie od 4 listopada, od poniedziałku do czwartku o godzinie 10. Tutaj u nas w kościele, w kaplicy będzie modlitwa. To będzie modlitwa między 30 minut a 45, gdzie będziemy się modlić i każdy będzie mógł przyjść, będzie się mógł modlić, będzie mógł poprosić o modlitwę. Tam też będziemy, zaśpiewamy na pewno jakąś pieśń, jedną, dwie. Będzie też czytanie Słowa Bożego, bo tak rozumiem modlitwę po prostu, że to jest rozmowa z Bogiem, więc my będziemy do Niego mówić, ale Bóg dzisiaj do nas mówi przez Słowo Boże najczęściej, więc i też będziemy wsłuchiwać się w to, co Bóg do nas może właśnie mówi. Te modlitwy będą transmitowane i też oczywiście będzie można tam zadać jakieś pytanie, ewentualnie poprosić o jakąś właśnie modlitwę. Będzie czat i na tym czacie będzie można poprosić. Więc kochani, w takiej formie też chcemy wychodzić, głosić Chrystusa. I oczywiście tutaj zwracam się z prośbą do Was, bo właśnie wszelkimi sposobami niech to ten Chrystus będzie zwiastowany. I proszę Was o to, abyście właśnie jak najwięcej komentowali. Hejtowali może mniej, no ale jeżeli inaczej nie potraficie, dobra, to hejtujcie. Żebyście dawali kciuki w górę. Dawajcie też kciuki w dół, jak Wam się oczywiście to nie podoba, ale przede wszystkim też, żebyście to udostępniali. Jeżeli uważacie, że jest to dobre, cenne, może komuś pomóc, to proszę udostępniajcie w swoich mediach społecznościowych, na WhatsAppach, Signalach, Messengerach, przesyłajcie. Bo właśnie, jedni nie lubią takich podcastów, może to ich zainteresuje, może właśnie szukają czegoś. Udostępniajcie te nabożeństwa, modlitwy poranne, tak właśnie, aby Chrystus był zwiastowany. Może sami nie bardzo wiecie, jak głosić, może nie macie takiej jeszcze odwagi do tego, żeby iść głosić i mówić Ewangelię wszystkim, to w ten sposób też przecież możecie dotrzeć. Możecie to udostępniać na Waszych profilach, tablicach, na Facebooku czy na innych mediach społecznościowych. Po prostu ktoś sobie zobaczy, obejrzy, może mu się spodoba. Jesteśmy dostępni na Facebooku, oczywiście na YouTubie, na TikToku, na Twitterze, czy tam X-ie, jak tokolwiek tam się teraz nazywa, więc naprawdę wieloma sposobami staramy się, aby wyjść z Jezusem Chrystusem. Jeszcze raz przypomnę, chociaż wiem, że nie wszyscy w to uwierzą, to nie o to chodzi, żeby tutaj teraz budować społeczność i wybijać się na jakiegoś głównodowodzącego czy na najlepszego kaznodzieję w internecie. To jest po prostu jedna z form ewangelizacji, która po prostu modlę się dzisiaj widzę, Bóg mnie przekonuje, że jest
nie chcę powiedzieć, czy skuteczna, ale to jest właśnie ta droga, to narzędzie, ten internet, który też nam pomaga. Oczywiście chciałbym, żeby to był tylko dodatek i przede wszystkim zapraszam Was, abyście przychodzili do kościoła, abyście byli w zborach lokalnych, w kościołach lokalnych, bo tak to w ogóle Bóg przewidział. Ja wiem, że 2000 lat temu nie było internetu, ale to było celowe i Bóg wcale nie pomylił się, bo tak ma wyglądać społeczność właśnie z Bogiem. Nie przez internet, ale przez bezpośrednią relację. Natomiast no jest to też wspomożenie. Nie każdy dzisiaj może być w takiej społeczności. Czasami choroba, czasami odległość. No i przede wszystkim słowo w nas działa i niejednokrotnie potrzebujemy po prostu czasu, aby nabrać też przekonania. Z tym, że nie zwlekajcie z tym czasem, bo to wiecie, czasami Wam Bóg daje ten czas, ale to nie jest tak, że my go mamy nie wiadomo ile. Nigdy nie wiemy ile, więc poddawajmy się przede wszystkim pod to słowo. Dobra, żeby nie przeciągając, kochani, nowa forma, trochę będzie zmian. Dajcie w komentarzach, proszę znać, czy to będzie się Wam podobało, czy to przynosi korzyści, czy to jest dobre, czy nie. Może macie jakiś inny pomysł. Oczywiście ja to wezmę pod uwagę. Pod modlitwę, tak? Bo to nie jest tak, że tutaj sobie wymyślam, wpadłem na pomysł, ponieważ skończyłem zarządzanie i marketing, to ja teraz będę zdobywał. Nie, to wszystko idzie pod modlitwę, rozważam to, nad tym się zastanawiam i widzę, że Bóg pewne rzeczy błogosławi, pewnych rzeczy nie błogosławi, ponieważ rzeczywiście, może czegoś nie zrozumiałem, może coś źle zrobiłem, ale w każdym razie chcemy tutaj głosić, ja chcę głosić szczerze Jezusa Chrystusa i na Niego wskazywać i naprawdę jestem tylko i wyłącznie narzędziem. Dobra, koniec gadania na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie, błogosławię i życzę dobrej nocy.